Dzisiaj będzie gorąco. Witajcie, bracia i siostrzyczki, tu jest Kiniowiec. W dzisiejszym odcinku kilka tematów. Pierwszy, opowiem jak w wojsku na oko, ale z wystarczającą precyzją mierzy się odległość, więc taka sztuczka będzie. Drugie, rozegramy konkurs, ogłoszę zwycięzcę. No a trzecie, opowiem jak zapłaciłem karę za las. Zapraszam, to najpierw troszeczkę wysiłku z obciążeniem. ASG czasem może wydać się taką zabawą w wojnę dla troszeczkę starszych chłopców. W tym jest trochę prawda, trochę nie. To zależy tylko i wyłącznie od zaangażowania tych osób i od ich grup, które się zazwyczaj łączą. Jeżeli grupa ma na celu nie grać, tylko wygrywać, jeżeli grupa ma na celu jakieś przygotowanie militarne, to jak najbardziej, uwierzcie mi, ASG może być potężną, podkreślam, potężną bazą dla przygotowania militarnego, chociaż podstawowego. Wiadomo, nigdy tam nie będzie odrzutu, nigdy tam nie będą gwizdały kule, jak sierżant tobie nad głową. Ale baza taktyki, baza dyscypliny, strategii, to wszystko pierwszy raz mi karta pamięci się przegrała. Więc, jeżeli grupa ćwiczy taktykę, strategię, naprawdę trenuje poza rozgrywkami ASG, no to ma wielką szansę na sukces i raczej będzie rozwalać resztę. Pod warunkiem, że powtarzam, jest dyscyplina, jest trening i jest opracowanie technik realnych, militarnych. To się da. No dobra, teraz ogłosimy zwycięzcę konkursu na tę oto latarkę. Więc mam nadzieję, że wszystko wam będzie fajnie widać. Żeby nie było, że jakieś screeny czy tam co. Jest mój Instagram i mamy komentarze. Jak zapewne wiecie, komentarze układają się chronologicznie i poprawną odpowiedź szybciej od innych podał pan Pamus74.pl i odpowiedź rzeczywiście poprawna. To 20 luksów, to minimalne natężenie oświetlenia, żeby rozpoznać rysy twarzy. 300 luksów to w pokoju od strony zacienionej i 5000 luksów jest natężenie oświetlenia w zachmurzony dzień, ale na otwartym terenie. Tutaj ważna taka, no i oczywiście Pamus gratuluje. Skontaktuj się proszę ze mną, najlepiej poprzez e-mail. Na pewno go znajdziesz w opisie niemal każdego z moich filmów na YouTubie. No i jeszcze taka drobna rzecz, taka troszeczkę może potencjalnie spowodować kwas, niemniej jednak. Teoretycznie jako pierwszy był EDC Słupsk, ale z jakiegoś powodu wywalił swoją odpowiedź. Wiem dlatego, że oglądając wideo, czekając waszych komentarzy, waszych odpowiedzi, robiłem print screeny. I faktycznie EDC Słupsk był pierwszy, no ale z nieznanych mi powodów dzisiaj mam stan taki jak mam, który wam pokazałem. Więc EDC Słupsk, bardzo mi przykro. Niemniej jednak na zachętę mam dla ciebie tam jakiś
mniejszy prezencik. Tutaj gdzieś zaraz zastąpię siebie tym prezencikiem. Też proszę, napisz do mnie na Gmaila i tego prezenta dostaniesz. To taka maleńka latareczka, ale często przydatna. Tym bardziej w EDC. Gorąco ci, tak? No cóż, taki nasz z tobą los. No słuchajcie, teraz temat drugi. Jak wyznaczyć odległość przy pomocy kciuka? Jest taka wojskowa sztuczka i bazuje się po prostu na zwykłej geometrii. Co dla tego potrzebujemy? Potrzebujemy taśmy, ale to tylko raz. Dlatego, żeby swoją skalę, że tak powiem, zmierzyć. Też musicie w głowie trzymać pewne bazowe wysokości, jakieś standardy. Mając w pamięci, że wysokość jednego poziomu bloku na przykład wynosi 3 metry wraz ze stropem, to bardzo prosto obliczyć, że mniej więcej na 50 metrów będzie wysoki 17-poziomowy blok. Czasem z nadbudową to 16-poziomowy blok. Las średnio w naszych szerokościach to wysokość tak 20 metrów. Starszy las może sięgać 25 metrów. Tutaj mówimy o lesie takim mieszanym, może bardziej w kierunku świerków, w kierunku sosen. No, dla prostoty, dla uśrednienia przyjmijmy, że to 20 metrów. Dalej. Ponieważ celować będziemy okiem i celować będziemy kciukiem, to musimy znać wysokość swojego kciuka do pierści i też odległość od tego kciuka do naszego oka. Stąd mierzymy. W moim przypadku kciuk będzie miał wysokość rzędu 7 cm. Dotąd mierzymy i kiedy mierzymy, to do tej wysokości, na tej wysokości ma być dół. Czyli w przypadku tego drzewa miałbym zrobić, czy słupa tego drzewa miałbym zrobić raz, dwa, no i poszedłbym dalej. A długość od kciuka do mojego oka musimy zająć maksymalnie naturalną pozycję, tak jakbyśmy już mierzyli. W moim przypadku to 70 cm. No a teraz formuła. Formuła bardzo prosta. Wysokość obiektu, odległość, do którego mierzymy, czyli w naszym przypadku gdzieś tam kraj lasu, drzewa, w naszym przypadku to będzie 20, dzielimy przez wysokość naszego kciuka. Pamiętajcie, że czasem jak będziemy bliżej, trzeba będzie nawet dwa kciuka podłożyć, żeby tą odległość zmierzyć, a czasem pół. Więc te dwie wartości dzielimy i mnożymy razy odległość od kciuka do oka. Wypróbujmy teraz to w praktyce. Chcemy zmierzyć odległość do tych właśnie drzew. Więc przykładamy kciuka. Ze względu na optykę kamery może nie wyciągnę go tak, jak zrobię to w rzeczywistości, ale w moim przypadku właśnie kciuk pokrywa się z wysokością w rzeczywistości. Wysokość mojego kciuku pokrywa się 1 do 1 z wysokością tych drzew. Niby prosta matematyka, ale tak, dla filmu żeby było. 20 metrów wysokość do drzew, chociaż w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że były niższe, no ale niech będą. 20 metrów dzielimy na wysokość naszego kciuka, czyli 0,07. Pamiętajcie, że wszystko ma być w metrach. I teraz to mnożymy razy 0,7, czyli odległość
od kciuka do oka. Mamy 200 metrów. 200 metrów. Sprawdźmy teraz na mapach. Strzelaliśmy tutaj w przeciwną stronę tej polany, a tutaj mamy na dole skalę. Wydaje mi się, że wyszło nam troszeczkę za dużo, ale jak mówiłem, to raczej przez wysokość drzew. Teraz zadanie troszeczkę trudniejsze. Do tych drzew ten las dalszej. Zrobiłem zoom, więc mierzymy. Dla mnie, na moje oko, jest to pół kciuka. Nie wiem, czy optyka kamery pokaże to samo, co widzę ja, ale dla mnie mniej więcej to pół kciuka. 20 metrów to wysokość drzew. Dzielimy. Pamiętamy, nasz kciuk był 0,07, a pół to 0,035. Równa się. I teraz to razy odległość od oka do kciuka. 0,7. Wyszło nam 400 metrów. No i teraz patrzcie. Znajdowaliśmy się tutaj, gdzie kółko, a strzelaliśmy do tego lasu. Skala tutaj 500 metrów. No a troszeczkę mniej nam wyszło, więc wydaje mi się, że te 400 to absolutnie realny i poprawny wynik. Także korzystajcie, praktykujcie, bo mistrza czyni tylko praktyka i ćwiczenie. No i teraz troszeczkę przykre doświadczenie, ale ponieważ mam dystans do własnej gęby, to chcę, żeby mój przykład posłużył doświadczeniem też dla Was. A więc, wydarzenie z przedostatniego odcinku, gdzie uratowaliśmy sarenkę, czy tam ciele jelenia, przepraszam, gdzie w pniu gotowaliśmy żeberka. Znalezienie odpowiedniego miejsca dla filmiku nie jest prostą sprawą. Zazwyczaj robię to poza terenami lasów państwowych. Nagrywam w innych krajach, nagrywam na różnych terenach, szanując prawo. W tym konkretnym przypadku, żeby znaleźć taki pień, no zawłóczyłem się aż do rezerwatu. Więc przez nieszczęśliwy przypadek trafiłem na teren, w którym nie powinienem się znaleźć. Tym bardziej nie powinienem palić ognia. Co do tego ciela jelenia. Wyobraźcie sobie, że jesteście zwykłym turystą i spacerujecie sobie lasem. Nagle gdzieś coś piszczy. Każdej tam poleci zobaczyć. Każdej. A przy odrobinie szczęścia lub pechu w moim przypadku możesz znaleźć uwięzione zwierzę. I nie wiem, kim trzeba być, żeby takie zwierzę zostawić po prostu. Bo prawo każe to zwierzę zostawić. Ciężko, słuchajcie, to komentować. Trzeba, oczywiście, zgadzam się, trzeba znać zasady uwolnienia takiego zwierzaka. Ale kiedy widzisz, jak ono piszczy, jak ono się męczy, takiego szoku dostajesz, takiej adrenaliny, że po prostu robisz wszystko, żeby je uwolnić. A okazuje się też, żebyście wiedzieli, okazuje się, trzeba mieć ze sobą rękawice foliowe, te, które nie przepuszczają zapach naszych dłoni, potu, jeszcze wysmarować je trawą i dopiero wtedy delikatnie to zwierzę uwolnić. Ja niestety musiałem go podnieść całkowicie, no ale żeby Wam to wydarzenie pokazać, bo to po prostu taki highlight wydarzenie, no to przez chwilę go podtrzymałem. Więc według prawa nie jest to w porządku, ale według takiej zwykłej ludzkości nie wiem, jak bym postąpił kolejnego razu. To jest raz. Drugie.
ogień. Tutaj nie ma co do gadania za dużo. Nie wolno było, więc jest w porządku. Przejąłem to deptania ściółki. Deptania ściółki w lesie, wiecie co, tutaj czuję się gorzej od jelenia lub dzika, ale był to rezerwat, dlatego też przejmuję. No i ostatnie to pies luzem. I tu budzą się największe kontrowersje. Znów, połknąłem to, przyjąłem, bo jednak rezerwat i w ogóle tam miało mnie nie być, ale generalnie to pies luzem w świetle prawa to nie jest takie precyzyjne określenie. Czy musi być jakiś mechaniczny przyrząd, żeby trzymać psa przy sobie? Czy linka 50 metrów to pies luzem, czy nie? A pies bez smyczy, ale kręcący się obok ciebie w promieniu powiedzmy 10-20 nawet metrów i który na każde zawołanie wraca do ciebie, jest kontrolowany, to jest luzem, czy nie jest? Więc słuchajcie, zapłaciłem mandat, nie będę mówił wysokości, ale przyznaję, zabolało. Także, no cóż, będę po prostu bardziej ostrożny planując, czy bardziej uważny planując każdą wyprawę, sprawdzając tereny lasów państwowych i rezerwatów. A ten błąd mój wynika po prostu z trybu mojej nawigacji, z trybu włóczenia się, bo powtarzam raz jeszcze. Jeżeli się idzie poza ścieżką i nagle przecina się jakąś drogę, to możesz nie wiedzieć, że już wkraczasz na teren rezerwatu, bo gdybyś chodził ścieżkami, gdybyś chodził drogami, wierzę, że takie oznakowania są i mógłbyś tam nie trafić. Ale jeżeli jesteś grzybiarzem, jeżeli tam chodzisz po jagody, czy włóczysz się tak jak ja poza ścieżkami, no to jesteś narażony. Dlatego warto pilnować map. To, co się wydarzyło, to wydarzyło dzięki donosowi. To się wydarzyło dzięki aktywnej pozycji obywatelskiej jednego z was. Więc, drogi gościu, udało ci się, ale dla was, drodzy widzowie, nigdy nie mam na celu złamać prawa. Mimo, że jestem przekonany, że jest niedoskonałe i to my, jako społeczeństwo, powinniśmy się przyczyniać ku temu, żeby to prawo nas edukowało, żeby ten system nas edukował, a nie karał. Bo ktoś z wiedzą nie jest problemem dla państwa i odwrotnie. Z miłością i wiedzą do lasu.